10 najlepszych kreskówek dla dorosłych. Archer. Zaczynamy delikatnie amerykański serial animowany, przedstawiający losy pracowników tajnej agencji wywiadowczej o nazwie, uwaga, Isis. jednym z nich jest tytułowy bohater Sterling Archer. W Polsce serial jest emitowany w środę o godzinie 22.30 na antenie Fox Polska HD. Twórcą serialu jest Adam Reid którego wcześniejsze produkcje rysunkowe charakteryzują się prostą kreską. Zamiarem twórców Archera było stworzenie jak najbardziej realistycznego stylu, dlatego zrobili szczegółowe zdjęcia każdemu aktorowi, a następnie w trakcie produkcji nad każdą postacią wykorzystywali różne programy do animacji. Krytycy telewizyjni porównują stylizację animacji do tej serialu Mad Men, szczególnie że Sterling Archer przypomina głównego bohatera tego serialu, Dona Drapera. Right she she Futurama, amerykański serial animowany tworzony przez Matta Greninga, autora serialu Simpsonowie. Serial rozpoczyna się sceną, w której dostawca pizzy z Nowego Jorku, Philip Fry, przypadkowo, jak wydaje się na początku, zostaje zamrożony w komorze kryogenicznej. 31 grudnia 1999 roku. Bohater zostaje odmrożony równo 1000 lat później, 31 grudnia 1999 roku i znalazł się w mieście Nowy, Nowy Jork, który powstał na gruzach Nowego Jorku. Emisja serialu tv 4 została zawieszona, a następnie przeniesiona na późne godziny wieczorne po nałożeniu przez Krajową Radę Radiofonii Telewizji kary pieniężnej w wysokości 10 tysięcy złotych za emisję w tzw. paśmie chronionym. Rada zakwestionowała odcinek wyemitowany 21 sierpnia 2000 roku o godzinie 11. W uzasadnieniu stwierdzono innymi, że analiza filmu wykazała, że zawiera on wiele scen drastycznych i ukazujących przemoc, które mogą mieć negatywny wpływ na. Na psychiczny i uczuciowy rozwój dzieci i młodzieży. Film okazuje odrealniony świat pełen zjawisk destrukcji i przemocy. wish. Big Mouth, serial Big Mouth skupia się na przyjaciołach z prawdziwego życia: Niku Krollu i Andrew Goldbergu, którzy przeżywają przygody z okresu dojrzewania. Big Mouth musiało być animacją. To serial o odkrywaniu seksualności przez kilkunastolatków. Trudno sobie wyobrazić sytuację, w której ktoś pozwoliłby dzieciom odtwarzać to, co robią bohaterowie z tej kreskówki. Zaraz pojawiłyby się oskarżenia o dziecięcą pornografię, zresztą to jak najbardziej zrozumiałe. Ponadto kreskówka jest publikowana na Netflixie, a tam to by nie przeszło. O, oh, zajebiste ciacho. Um, um. Babies i Badhead. Amerykański serial animowany, którego protoplastą była krótka animacja Frog Baseballu. Premierowe odcinki emitowane od 8 marca 1993 roku do 28 listopada 1997 roku cieszyły się wielką popularnością. Na każdy odcinek w serialu składa się kilka animacji, w których główną rolę odkrywają dwaj dorastający nastolatkowie mieszkający w fikcyjnym mieście w stanie Teksas. Większość czasu spędzają na siedzeniu przed telewizorem i jedzeniu na czosów. Ponadto dużo czasu spędzają na oglądaniu i komentowaniu teledysków. Powstałych nie na potrzebę serialu, lecz w celu promowania prawdziwych artystów. W nowych odcinkach główni bohaterowie nadal będą niesfornymi licealistami, którzy wysiadują przed telewizorem i komentują główne programy z amerykańskiej MTV oraz teledyski. Ouais, Horseman, amerykański serial animowany dla dorosłych. Premiera serialu miała miejsce w Stanach Zjednoczonych 22 sierpnia 2014 roku na platformie Netflix. Serial opisuje historię człowieka konia, gwiazdy popularnego w latach 90. sitcomu Rozbrykani, którego życie po zakończeniu prac nad sitcomem zmieniło się w ciągu przypadkowych rauszy. Po kilku latach staczania się postanawia rozpocząć karierę od nowa, wciąż zmagając się z uzależnieniami i wynikającymi z nich tragikomicznymi sytuacjami. W powrocie na szczyt pomagać mu będzie jego współlokator. A to, że nie kumasz, że jesteś paskudnym człowiekiem, nie sprawia, że jesteś mniej paskudnym człowiekiem. Naprawdę jestem ładna? Brickberry, amerykański serial animowany dla dorosłych, serial opowiada o przygodach grupy niezdarnych strażników fikcyjnego parku narodowego, którzy próbują zmierzyć się z groźbą zamknięcia ich miejsca pracy. Aby ratować park, kierownik zatrudnia nową pracownicę, która ma za zadanie wprowadzić potrzebne zmiany i nie dopuścić do zamknięcia parku. Chciałbym coś o tym powiedzieć, ale kurczę, nie da się. Manoj ty, Stokinsynie! Udowodnij, że nie jestem obłąkany! Albo Ci ten jeb łeb! Ej, dlaczego tak się na mnie lampisz? Trzymasz szminkę w takim miejscu? To dość niespotykane. A nigdy nie lubiłem szminek! niesprawiedliwy i kapciarski sędzia wlepił mi prace społeczne! Przyjechałeś do sądu na je. Wie, kiedy jestem zdenerwowany! Chodźcie tam, e, ja e, postawiłam wielkiego śmierdzącego kloca i mi wstyd Większym wstydem jest to, że kochałaś się z wielkim śmierdzącym klocem Steve, jesteś zjebany Mój tata jest zjebany Fajne Ricket Morty, amerykański animowany serial telewizyjny dla starszej widowni, serial opowiada o przygodach ekscentrycznego, uzależnionego od alkoholu naukowca, któremu towarzyszy jego wnuk. Bohaterowie podróżują o podległych galaktykach oraz alternatywnych rzeczywistościach. Mieszanka niestabilnego już życia rodzinnego w połączeniu ze coraz to pomysłami, daje produkcję przepełnioną nietuzinkowym czarnym humorem. What did you do? You killed the oh Simpsons, Morty. No! no I, I, I... Family Guy, amerykański serial animowany, stworzony w 1999 roku. Emitowany przez telewizję Fox, przedstawia on losy rodziny Griffinów, mieszkającej w fikcyjnym mieście Quahog, w stanie Rhode Island. Humor serialu oparty jest w dużej mierze na zaskakujących, często nonsensowych retrospekcjach które przerywają właściwą akcję nawiązują one przeważnie do popkultury i różnych wydarzeń historycznych Miasteczko South Park, amerykański serial animowany dla dorosłych. Każdy odcinek rozpoczyna się humorystycznym ostrzeżeniem, informującym o tym, że wszystkie postaci, nawet te prawdziwe są fikcyjne, głosy celebrytów słabo udawane, a program zawiera rubaszny humor, wobec czego nie powinien być przez nikogo oglądany. Miasteczko Soft Park było pierwszym programem w stałej emisji, który otrzymał kategorię wiekową dla dorosłych i w zamierzeniu był produkcją skierowaną dla dorosłych widzów. Głównie bo Bohaterowie oraz inne dzieci używają wulgarnego języka, chociaż podczas emisji telewizyjnej są one cenzurowane. Simpsonowie, amerykański animowany serial komediowy dla starszej widowni, wymyślony przez Mata, Greninga i emitowany w stacji Fox. Jest satyrycznym spojrzeniem na amerykański styl życia oraz kulturę, a akcja toczy się głównie wokół mieszkających w Springfield rodziny Simpsonów Homera, Marge, Barta, Lisy i Maggie. Serial jest produkowany bez przerwy od 1989 roku. Jest to absolutny klasyk. So long, Uh -oh. Koniecznie zostawcie na Światowej Historii subskrypcję oraz łapkę w górę, bo to niezwykle pozycjonuje kanał No a tak naprawdę pozycjonowanie i dobry tytuł. To jest podstawa oglądalności filmu, bo film może być niezwykle dobry, mimo to w ogóle się nie oglądać. W ogóle mam dużo takich filmów i na Światowej Historii, na Światowej Dyszce, w które włożyłem dużo pracy, i poświęciłem dużo czasu na nie i są naprawdę dobre. Jestem z nich zadowolony, a nie obejrzały się wcale tak dobrze. Jakbym tego chciał? Zresztą podobna sytuacja jest na kanale Inwigilator, który mam nadzieję niedługo ruszy i tutaj mam do was pytanie, jeśli ktoś dotąd dooglądał. Bo na inwigilatorze pojawiały się odcinki polityczno-historyczne, ale aktualnie takie publikuję na światowej historii, a inwigilator jest chwilowo zawieszony. Swego czasu na Inwigilator dodawałem animacje, takie krótkie, satyryczne, właściwie jedna sensowna mi wyszła na temat Polsatu. Czy chcielibyście właśnie takie animacje oglądać? Możecie zobaczyć na inwigilatorze i dać znać, czy. Taka forma rozrywki filmików Wam się podoba? Koniecznie piszcie w komentarzu. Trzymajcie się i wesołej majówki. W sumie nie wiem jaki dziś dzień, nie wiem kiedy to oglądacie. Trzymajcie się. Cześć.